Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym Charm Update'cie. I jako, że mamy jeszcze okres halloweenowy, to najpierw zacznę od tych halloweenowych rzeczy, a potem przejdziemy do zwykłych. I pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to jest taka babeczka. Tak jak widać, jest ona cała czarna i tutaj na górze ma taki malutki grób, a to zielone to jest trawa. Następna rzecz to jest wisiorek na bazie okrągłej do kaboszonu. I jest to, tak jak widać, pajęczyna na czarnym tle. Ten kaboszon jest troszeczkę taki wypukły. Następnie dynia, na którą zrobiłam tutorial, kotek w dyni i frankenkot. Zrobiłam również odnowioną wersję Slendera i wszystkie tutoriale, które zrobiłam na Halloween, będziecie mieli na ekranie. Następnie będą takie fiolki i w środku, w każdej fiolce jest taki malutki duszek. Nie mogę wyjąć korka z fiolki, bo jest już przyklejony klejem. Natomiast te duszki sobie tak fajnie dyndają w tych fiolkach. I tak jak widać, zrobiłam ich 5. Zrobiłam kilka dodatkowych duszków i każdy jest taki malutki. Tak jak widać, w porównaniu do mojego paznokcia to jest naprawdę mały ten duszek. I również jest ich tutaj 5. Czyli razem zrobiłam ich 10. I to są już wszystkie halloweenowe wyroby, jakie udało mi się zrobić. Teraz przejdziemy sobie do zwykłych wyrobów. Zrobiłam takie mini wersje dango. Każde dango jest na takim króciutkim druciku srebrnym. Jakiś czas temu robiłam torta arbuzowego i miałam 2 kawałki takie puste, bo ani nie były zrobione z tego zawieszki, ani żadne magnesy, więc zrobiłam z nich kolczyki. I tak jak widać, to są kolczyki sztyfty. Zrobiłam taką małą planetę i jak możecie się domyślić, jest to Ziemia. Zrobiłam taką malutką figurkę Pukę. Jest to po prostu dziewczynka, która jest zakochana w takim jednym chłopaku i ona za nim szaleje. Są z tego takie króciutkie odcinki kreskówkowe. Możecie sobie wpisać na YouTubie albo po prostu w Google, żeby zobaczyć. Ona nazywa się Puka, pisze się to przez 2C, więc zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy ta marka jest znana, czy nie. Ale jest po prostu śmieszna ta kreskówka. Kolejna babeczka jest różnokolorowa, ma brokatową podstawę. Podstawa też jest z różnych kolorów, tylko że właśnie ma dodatkowo brokat. I na górze jest taki srebrny kwiatek. Babeczka z kaczuszką, na którą zrobiłam tutorial. Zawieszki dla przyjaciół. Są to takie 2 żółte diamenciki zrobione z transparentnej modeliny. Dokładnie jest to ten żółty kwarc i one razem tworzą takie serduszko. 2 kamyki, które stoją koło siebie i są obrośnięte mchem. I zrobiłam dosyć sporą ilość takich malutkich rolad. Każda wygląda inaczej, niektóre są sparowane, ponieważ będą z nich kolczyki. Zaraz każdą Wam pokażę. Tutaj są 2 takie śmiejące się rolady i mają kolorową posypkę w środku. Każdy kawałek rolady ma inny kolor posypki w środku. W tych kawałkach akurat są pastelowe kolory i z tych 2 par roladek będą kolczyki. Te 2 kawałki rolady mają różne kolory posypki, ale mają podobną mimikę twarzy i 2-kolorowe oczy. 5 ostatnich kawałków rolady, każda ma inny kolor posypki i każda ma inną mimikę twarzy. I w sumie tych roladek wyszło 11 kawałków. Zrobiłam kolejną mini figurkę w postaci takiej dziewczynki, która siedzi sobie w takiej bali drewnianej i tutaj są bąbelki, one są zrobione z niebieskiego kwarcu i ta dziewczynka ma oparte ręce, tutaj trzyma sobie kaczuszkę i ma zamknięte oczy, ma takiego koszka, tutaj ma takie kosmyki włosów z tyłu, włosy są poteksturowane, no i tak jak mówię, są spięte w koka. Ta cała drewniana balia również jest poteksturowana i całość jest polakierowana. I na koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze 3 drewniane kotki. Ten jest zrobiony za pomocą dekupażu. Nakleiłam na niego taką serwetkę w japońskie kwiaty i jest polakierowany. 2 kolejne kotki, które zrobiłam za pomocą transferu obrazu. Na Inspirello można
zobaczyć tutorial, w jaki sposób zrobić ten transfer obrazu. Jeżeli nie zapomnę, to wstawię Wam link w opisie. Ale to maluje się ten kawałek drewienka farbą akrylową, białą i przykleja się do tego wydruk. Dlatego właśnie jeden kotek jest w taką panterkę, a drugi ma zebrę. Z tej strony jest zwykły wzorek, a z drugiej strony widać po prostu zebrę. One mają już tutaj przygotowane dziurki, więc prawdopodobnie będą z tego breloczki. I to są wszystkie rzeczy, które udało mi się ostatnio zrobić. Mam nadzieję, że ten tutorial i wszystkie rzeczy Wam się podobają. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!